Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Sprawiedliwość wzywa do oddania każdemu tego, co prawnie mu się należy. Sprawiedliwość jest znakiem prawego serca. Uczeń Chrystusa sprawdza swoją wrażliwość na niesprawiedliwość swoją i świata, w którym żyje, i przeżywa ją jako brak. Nawet jeśli czasami jesteśmy bezradni, robimy wszystko, żeby wyrównać niesprawiedliwości. Ludzka sprawiedliwość otwiera nas na sprawiedliwość Bożą, bo tak naprawdę w Bogu jest źródło sprawiedliwości. W księdze proroka Izajasza czytamy: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. I tak w sensie biblijnym sprawiedliwość to doskonałość, to pełnia życia. W tym błogosławieństwie Jezus zapowiada nastanie stanu nasycenia. W Ewangelii według świętego Jana mówi: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W Jezusie Chrystusie doznamy pełni życia. W jaki sposób uczyć się tej sprawiedliwości? Przez modlitwę. Święty Jan Chryzostom mówi, że modlitwa jest pragnieniem skierowanym ku Bogu podczas wykonywania różnych czynności, różnych obowiązków dnia codziennego. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie wypełniony pragnieniem Boga, prawdziwą modlitwą. I tak jak pisał święty Paweł w liście do Galatów, my z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości, a będziemy nasyceni w Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał i który daje nam pełnię życia.